artykuł zaprezentuje je Państwu redaktor tego rozdziału, pan dr Józef Pietrzak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, artykuł kolejny, piąty w rozdziale pierwszym, także o charakterze pokonferencyjnym, zatytułowany Wielkopolska w cieniu rozejmów Krewiszy i traktatu wersalskiego. Jest autorstwa polskiego historyka Piotra Wierdelaka, doktora nauk humanistycznych, na co dzień nauczyciela historii w Zespole Szkół Energetyczno-Budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim. Autor jest znany z licznych publikacji książkowych, prasowych, prywatnie znam go jako właściwie zagorzałego piszczyka, bibliofila. W artykule kolega Piotr próbuje odpowiedzieć na między innymi na pytania, czy powstanie Wielkopolski 1918-1919, które było skazane na niepowodzenie, a jeśli tak, to dlaczego ostatecznie zakończyło się zwycięstwo? Co wpłynęło na wynik powstania i czy to tylko zasługa powstańców, których nie można odmówić odwagi i bohaterstwa, czy efekt wielu czynników i uwarunkowań, które złożyły się na taki, a nie inny rezultat. Artykuł, publikacja właściwie powołuje się na nowe opracowania, najnowsze opracowania dotyczące źródeł z epoki. Zachęcam do lektury. Udział Wielkopolan w ucieczce Lwowa w 1919 roku jest z kolei pokłosiem pokonferencyjnej lekcji Jarosława Wiernaczyka, historyka, nauczyciela drugiego liceum kształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, znanego Państwu regionalisty, znawcy z problematyki żydowskiej i niemieckiej w dziejach miasta oraz regionu, no i dziejów również żydowskiej oświaty, zwłaszcza pierwszego i drugiego liceum. Autora licznych publikacji książkowych i prasowych. W artykule przedstawia udział w sformowanej grupie 204 żołnierzy kompanii Wielkopolskiej, nazwanej też kompanią poznańsko-lwowską, która jeszcze w marcu 1919 roku została wcielona do pierwszego pułku strzelców lwowskich i skierowana na południowy odcinek obrony Lwowa. Żołnierzami tej kompanii, cały czas podkreślam, byli również ostrowianie. W tym artykule, w uzupełnieniu tego artykułu, jest właściwie taka część sprawozdawcza z wycieczki, jaką odbyli członkowie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego na przełomie kwietnia i maja 2018 roku. Takim motywem przewodnim był szlakiem Jana III Sobieskiego. Uczestnicy odwiedzili wyjątkowe miejsca historyczne, szczególnie dla nas, dla Polaków. Wiedzono autor wymieniał Głów, Kulesko, Podchorce, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbar, Tarnowo, Trębowla, Kopy Świętej Trójcy, Chocin, Kamieniec Podolski, Czerniowce, Kołomyja, Stanisławów, Stryj i Żółty. A więc takie, można powiedzieć, diamenty polskości na ziemiach wschodnich, a w drodze powrotnej jeszcze już w Polsce Zamość. No i pokłosiem takiej wycieczki wyjazdu jest taki właściwie fotoreportaż, mniej reportaż, fotoreportaż z tych miejsc pamięci szczególnie, tak? Miejsc symboli cmentarza Łuczakowskiego i autonomicznej części, jak i cmentarza Orląt Lwowskich, a przed ostatnim dniem wycieczki zdjęcia z kwatery poległych legionistów i Wielkopolan na cmentarzu w Stryju. Zachęcam również do tego artykułu, jak i do fotoreportażu. Kolejny artykuł w artykule 7, zatytułowanym O roku słodkim, obraz powstania Wielkopolskiego w literaturze pięknej. Małgorzata Juda Mieloch, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nauczyciel konsultant Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, autorka wielu artykułów i publikacji książkowych, w swoim materiale pokonferencyjnym poddaje analizie literaturę piękną poświęconą powstaniu wielkopolskiemu i to zarówno twórczość epicką, dramatyczną, powstańczą poezję ze szczególnym uwzględnieniem twórczości rocznicowej. Autorka kończy swoją część tą opracowaną, poświęconą analizie znanych tekstów literackich, no, konstatacją poszukiwania arcydzieła i jednocześnie tłumaczy, że okolicznością taką dodatkową wyjaśniającą słabość analizowanych tekstów, które przeprowadziła, no jest fakt, że wczesna Wielkopolska nie wydała pisarzy wielkiej miary,
Suchowski, prawnik, socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i ostatni z opisowanych wykładów to wykład czerwcowy w Ostrowskim Centrum Kultury.